Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej podpisano aneks do umowy na budowę przejścia granicznego Malchowice-Niżankowice w województwie podkarpackim. Ma ono rozpocząć funkcjonowanie na początku 2024 roku. Skrócenie czasu realizacji inwestycji i zabezpieczenie na ten cel dodatkowych środków spowodowane jest sytuacją wojenną na Ukrainie i koniecznością udrożnienia oraz zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych z Ukrainą. Bez wątpienia kolejne przejścia drogowe polsko-ukraińskie są istotne nie tylko w okresie kryzysu wojennego, z którym mamy aktualnie do czynienia, ale także w warunkach pokojowych. Pamiętamy bowiem, jak ważna jest przepustowość przejść granicznych, jak bardzo istotne jest to, aby czas oczekiwania na przekroczenie granicy był maksymalnie skrócony. I wierzę, że kolejne przejście drogowe, graniczne, polsko-ukraińskie będzie miało dobry efekt dla zwiększenia przepustowości już istniejących przejść granicznych. Przypomnę, że na polsko-ukraińskiej granicy odcinku podkarpackim tych przejść granicznych jest w tej chwili 4. Buduje się właśnie to w Malchowicach, które będzie przejściem granicznym 5. Jest to długi odcinek granicy polsko-ukraińskiej, bo blisko 240 km, czyli niespełna 50 km będzie przypadało na jedno przejście graniczne i to także ma istotne znaczenie przede wszystkim w kontekście jakby zapewnienia miejsc pracy dla tych obszarów, które są posadowione wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Wiemy, że te miejsca pracy, czy to w służbach, czy też w związku z bezpośrednią obsługą infrastruktury przejścia granicznego powstaną, a zatem to także jest impuls prorozwojowy dla lokalnych samorządów. Projekt tego przejścia granicznego był robiony wiele lat temu. Przy dzisiejszych dynamicznych czasach oraz zmieniających się przepisach wiele już przyjętych rozwiązań i urządzeń się trochę zdewaluowało, ponieważ ma być to nowoczesna granica w oparciu również o system cyfrowej granicy, który obowiązuje w Unii Europejskiej. Narzuca to na wykonawcę, na zamawiającego również pewne obowiązki dostosowania i projektu i urządzeń wcześniej zaprojektowanych do wypełnienia obecnie obowiązujących przepisów oraz zamiarów, w jaki sposób to przejście ma funkcjonować. Dlatego zmiany projektowe, czyli przeprojektowanie, dostosowanie obiektu do nowych wymagań, to wymaga szybkiego działania i współpracy, decyzji, po to, żebyśmy mogli odpowiednio wcześnie, biorąc pod uwagę dzisiejsze bardzo długie te okresy dostaw na podzespoły, na urządzenia, w dużej części produkowane na Dalekim Wschodzie, wypełnić te terminy i mieć po prostu możliwość ich budowania na czas. Wyzwanie to jest termin, oczywiście skrócony termin. Pewno byłoby spokojnie myśleć o tej inwestycji, jeżeli byłby ten termin zachowany, ale wiemy, że warunki się zmieniły, że wojna, która wybuchła prawie rok temu, ogromna masa towarów, które potrzeba dodatkowo przewozić przez tereny i widzimy, że te przejścia graniczne, które w tej chwili funkcjonują, no już są na granicy wytrzymałości. To powoduje, że tworzenie kolejnych przejść granicznych, mówimy w tej chwili o Malchowicach, to jest zaawansowane, ale też myślimy o kolejnych, to takie informacje do nas docierają. To jest bardzo istotne, żeby to powstało i nie tylko dla ruchu międzynarodowego, to handlu z Polski z Ukrainą, ale też mówimy o miejscach pracy bardzo potrzebnych tutaj w Przemyślu, w okolicy. Mówimy o tym, że powstaną miejsca pracy zarówno w Straży Granicznej, w służbie celnej, ale też w wielu, wielu innych miejscach. Każde takie miejsce pracy na granicy generuje co najmniej jedno to dodatkowe na terenie Polski. Samo przejście graniczne Malchowice-Niżankowice jest bardzo ważne z punktu widzenia skrócenia dojazdu, można powiedzieć, na południe Ukrainy, bo o ile te połączenia na wschód Ukrainy są, powiedzmy, w miarę zabezpieczone, to jest kilka przejść, między innymi największe przejście Medyka i Korczowa i Budomierz, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o dostępność tej południowej części Ukrainy, to w zasadzie przejście w Krościenku, ale komunikujące, skomunikowane dużo gorzej. Tutaj od Przemyśla przejście Malchowice-Niżankowice absolutnie otwiera, można powiedzieć, jakby taki ważny ośrodek, jakim jest Przemyśl w kierunku południowym, dużo szybszy dojazd i na Zakarpacie, i do tych południowych części Ukrainy. Ważny z punktu widzenia zarówno gospodarczego, bo to spory przemysł, chociażby przemysł drzewny na Ukrainie właśnie w tym regionie, ale też z punktu widzenia turystycznego, południe Ukrainy i ta część Bieszcza, która znajduje się po stronie ukraińskiej, jest absolutnie warta zwiedzenia i myślę, że to też będzie się cieszyć sporym zainteresowaniem. Dodatkowo też należy
powiedzieć tutaj o ogromnym zaangażowaniu, jeżeli chodzi o rewitalizację linii 102 po stronie ukraińskiej, jakby domknięcie tej pętli i być może w niedalekiej przyszłości otwarciu takiego połączenia, które jeszcze w czasach ZSRR funkcjonowało, czyli Przemyśl Zagórz przez Ustrzyki Dolne. Myślę, że rewelacyjne połączenie, jeżeli chodzi o aspekt turystyczny. To już od 24 lutego już wiemy, że Podkarpacie znacznie zwiększyło swoje oddziaływanie na Polskę. Już wiemy, że bardzo, bardzo wzrosło znaczenie Podkarpacia. Przede wszystkim w tym ruchu uchodźczym, przede wszystkim w pomocy Ukrainie. Wielka rola Jasionki i portu lotniczego, przejść granicznych, przez które cały czas przechodzi dziesiątki tysięcy osób w jedną i w drugą stronę, ale też to miliony, które przeszły w tą jedną stronę jako uchodźcy wojenni. No ale też cieszymy się z tego i wielkie możliwości stwarza to, co powiedział pan premier Morawiecki, czyli to, że Podkarpacie będzie hubem transportu, hubem odbudowy Ukrainy. To jest ważne, czyli liczymy na to, że będą tutaj inwestycje, które będą powstawały w Przemyślu, w całym województwie, bo to przecież to nie tylko strefa przygraniczna. I to na to liczymy, że to będzie wielki impuls prorozwojowy. W momencie, kiedy wojna się zakończy, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, żebyśmy byli jednym z ośrodków, bo nie należy mówić o tym, że będziemy jedynym ośrodkiem, ale jednym z tych ośrodków, który będzie takim, można powiedzieć, ośrodkiem frontowym właśnie w kierunku odbudowy Ukrainy. To jest oczywiście ogromna szansa dla takich miast jak Przemyśl i nie tylko, bo my rozmawiamy chociażby z prezydentem Chełma, który też widzi w tym swoją szansę. Także myślę, że taka koalicja miast frontowych, które do tej pory były odpowiedzialne za przyjęcie tej ogromnego pierwszego uderzenia fali uchodźców, może te miasta właśnie powinny się przekształcić w takie ośrodki ekonomiczno-gospodarcze w kierunku właśnie budowania zaplecza pod odbudowę Ukrainy.